Witajcie. Oficjalnie ogłaszam Marzenkę moim dostawcą perełek perfumowych. Ta dziewczyna potrafi znaleźć takie cuda w takich miejscach, żebyście nie uwierzyli. Bo aż w Rumunii. Niedawno wspominałam Wam o takiej uroczej trójeczce. Jedna jest to kompozycja dla mężczyzn i dwie dla kobiet. Ta już jest w moich rękach. Dobrze myślicie. Jest to Rare Tiffany, natomiast Rare Passion jest właśnie w tym oto pudełku. Wypatrzyła, znalazła, zamówiłyśmy i właśnie do nas przyszła. Właśnie do nas, do mnie. Także Marzenka niestety będzie musiała zobaczyć to wielkie otwarcie, podobnie jakby na wizji. Ja będę tą pierwszą, która poczuje woń. Ale podzielimy się tym zapachem, także kochana, niebawem też je zobaczysz. To co, żeby nie przedłużać, otwieramy. Na te perfumy jest wielki hype, majchrek jest, po naszemu. Mają wzięcie po prostu i jestem bardzo ciekawa, jak one pachną, bo to był totalny zakup w ciemno. Pewnie jesteście ciekawi, ile mniej więcej kosztowała nas ta impreza. Troszeczkę ponad 200 zł, więc uważam, że całkiem nieźle. Ja tutaj mam nadzieję, że się nie uszkodzę tym majcherkiem. Uwaga, wielkie otwieranie. Będzie szeleszczenie, więc ci, którzy są wrażliwi, proszę, aby ściszyli. Ale chciałam to zrobić na wizji. Może to jest trochę, wiecie, mało zręczne, jak komuś to tak śmiesznie wychodzi, ale... Ale... Majcherek się chyba przytępił trochę. Zapakowali dobrze, powiem Wam. Solidnie, porządnie. A jednak chyba będę musiała wyłączyć i otworzyć. No miało być tak pięknie. Ach, no bo to jest takie specjalne, słuchajcie. Specjalnie pokombinowali. Dobrze, już wszystko wiem. To otwieramy. Otwieramy. Co my tutaj mamy? Mamy fakturę. Patrzcie, porządna firma daje fakturę. Jest tutaj mój adresik. Nie wiem, czy Wam pokazałam, czy nie. W każdym razie, o! Tak, dobrze widziałam. Mamy tutaj pełnowartościowy flakon oraz dorzucili 3 próbeczki. Gratis 3. To 3 gratisowe. Kartoniczki takie tutaj. Są perfumy zapakowane w folię. Nie to, co Niemcy. Niemcy to wrzucili, słuchajcie, same flakony w kartonikach. Proszę. I tutaj też jest folijka puściutko. Dobrze, bo taki ceremoniał 3 minuty prawie. Otwieramy. Otwieramy je tutaj. Uwaga, folijka. Przyklejone, sklejone. I muszę być ostrożna, bo ja widzę, że te próbki to są bodajże po 1 ml tych zapachów dołożone do tego, tak jakby z góry. O, no nie, zobaczcie, jak ładnie. Ściągam. To co, zaczynamy od nich? Czy zaczynamy od tych? Te niech będą na deser, albo przy okazji. Zaczynamy od tych. Już teraz widzę, że jest różnica w otwieraniu kartonika. Mój, ten, który mam do Rare Tiffany, był otwierany od góry, choć wiem, że były też wersje otwierane tak jak ten z boku. To co? Uwaga, folijka. Jestem podekscytowana, bo mało kto chyba w Polsce nawet je ma. Słuchajcie, gruba folia. Staram się to zrobić szybko i delikatnie. Zobaczcie, jak się pięknie prezentuje ten kartonik. To już widzę, że tak na słowo honoru się trzyma, więc otwórzmy.
Czerwone w środku. Boże, to faktycznie ta buteleczka jest śliczna, śliczna, śliczna. Jest czymś takim. Co wyciągamy? Powiem wam, że ona tutaj też tak, po prostu ona jest, więc nie rzucać tym flakonem. Ale flakon, jest to przepiękny kolor. Zobaczcie, taki chyba czerwony malinowy, tak mogłabym go określić. Czy tutaj coś widać? Nie jest przezroczysty, chociaż może. Dla porównania, ten tutaj obok, który wam się bardziej podoba? No, który wam się bardziej podoba? Cudeńka, parka! Jeszcze teraz by się przydał ten dla panów, ale... Jaki to jest, słuchajcie, zapach? Ja tutaj sobie wypisałam do niego i do próbek nutki i akordy. Zapach powstał w 2023. Mamy tutaj akordy cytrusowe, waniliowe, ambrowe, piżmowe i różane. Ja ich jeszcze nie otworzyłam, ale ja je czuję. Czuję i wiem, że będzie dobrze, tylko chyba, że to są, słuchajcie, te próbeczki, ale czuję piękny aromat, który się tutaj dookoła mnie roztacza. Naprawdę piękny. Nuty. Pomarańcza, róża, piżmo, wanilia, bursztyn, nuty drzewne, kwiat pomarańczy, róża i piżmo. To co? Otwieramy. Marzenka. Inicjalny psik będzie. Ciężki, masywny korek z logo Afnana. I jedziemy, drodzy Państwo, na rączkę, proszę. Tak, to było to, co ja czułam. Cytrusy. Cytrusy na pewno i na pewno róża i na pewno drzewo. Ale tu się dużo dzieje. Powiem wam, że ten pierwszy psik to było coś delikatnego. A teraz tak jakby kręciło tornado dookoła tych wszystkich zapachów. Tych wszystkich nutek. I cóż ja tutaj jeszcze wyczuwam? Na pewno jest też wanilia, jest też bursztyn. Pomarańcza. Bardzo ciekawy, interesujący, głęboki zapach. Głęboko świeży. Tradycyjny klik. Ja myślałam, że będzie trochę bardziej owocowo. A tutaj jest bardziej kwiatowo. Ale słuchajcie, z drugiej strony, dlaczego ja się dziwię? Nie wiem, dlaczego ja się dziwię. Jest przecież kwiat pomarańczy, jest róża i jest właściwie podwójna róża. Nutki drzewne z różą, bursztynem, pomarańczą. Bardzo jestem ciekawa, jakie będą parametry tego cudeńka. Czy równie piękne jak te? Zobaczymy, okaże się. Jestem ciekawa, z którego roku jest flaszunia. Czy jest tutaj coś gdzieś zapisane? A, zobaczcie, mamy tutaj logo. Informacje. No wygląda na to, że słuchajcie, są one z czerwca 2023. Więc coś mi się wydaje, że podobnie jak z tymi, tutaj proces ma teraz, nie wiem, czy został skończony do końca, czy został zakończony, czy też nie. W każdym razie, jeżeli nie, to te perfumy będą piekielnie mocne. Piekielnie, piekielnie, piekielnie. Dobrze, zobaczymy, zobaczymy. Za chwileczkę do nich wrócę i sprawdzimy, jak się będą rozwijały. I co? Mamy tutaj teraz jeszcze te trzy próbki, trzy odleweczki. I co sobie sprawdzimy? Może Pearl Oud od Ahmed Al Maghrabi. Jest to marka, która w Polsce nie jest chyba zbyt znana, zbyt często spotykana. Powiem wam szczerze, że chyba nie widziałam. I oczywiście zerknęłam sobie na fragrantikę. Popatrzyłam na akordy, gdzie mamy piżmowy, paczulowy, drzewny i białokwiatowy.
Jest to zapach, który w swoim składzie posiada różowy pieprz, gruszkę, ut, tuberozę, jaśmin, ilang ilang, piżmo, paczulę i bursztyn. Jest bogato. Powiem także, że ma bardzo, ale to bardzo dobre recenzje na fragrantice. To co? Fikniemy go na drugą rękę. Te cały czas czuję, słuchajcie, jak one projektują pięknie. Jeżeli będziecie słyszeć jakieś hałasy w tle, to dzisiaj młoda mi ubłagała, że będzie chciała siedzieć tutaj i obiecała, że nie będzie przeszkadzać, a jednak przeszkadza. Znam pewnie, bo ja tutaj już nie zwracam na nie uwagi dzisiaj. Ale to zabrzmiało, matka, ale to zabrzmiało. No po prostu. Wkręciłam się w nagrywanko. No to sprawdźmy je. Cały czas wyczuwam te. Zagłuszają. Ale tutaj też jest ciekawie, powiem Wam. Jest ciekawie, oj, ciekawie. Te oceny całkiem słuszne, muszę przyznać. Różowy pieprz, tuberoza na pewno i malutkie cięcie. W każdym razie na pewno ilang ilang, na pewno różowy pieprz, na pewno tuberoza, trochę jaśminu. Napisali, że jest ut. Ale ten ut, ja wiem, powiem Wam, że chyba bardziej bursztyn niż ut u mnie. Ciekawy, głęboki, mógł być jesienny ten pieprzyk. Taki teraz troszeczkę bardziej drapieżny. Ciekawy, ciekawy, oj, ciekawy zapach. Marzenka, a ciekawy zapach, ciekawy. I jeszcze jeden Wam sprawdzę. Oj, i tutaj jest strasznie trudna nazwa. Wiecie co, nie będę się tutaj wysilała, nie będę tego czytała, bo nawet nie mam pojęcia, jak do tego podejść, dlatego napiszę go Wam. Mam wrażenie, że o nim mówiła Sylwia z kanału Perfumy Innej Beczki, choć mogę się mylić. Ale tak, zdecydowanie tutaj będziecie mieć nazwę, oczywiście widok flakonu także. Nie dam rady, słuchajcie. I wiem, że tutaj nie ma wszystkich znaków, bo na fragrancji to wyglądało trochę inaczej. Przepraszam, coś mi się tutaj jakieś dźwięki z gardła wydobyły. To co, nałożymy je może troszeczkę wyżej. I to z kolei miał być zapach taki biało-kwiatowy, tuberozowy, cytrusowy, piżmowy. Oj, i tak, zdecydowanie. Już czuję tuberozę. Tuberozę, czyli białe kwiaty, bergamotkę, tuberozę, jaśmin, wanilię, piżmo i cedr. I wiele osób porównuje tą kompozycję do My Way. I brzmi jak My Way. Brzmi jak My Way, ale takie jakby chyba bardziej podkręcone. Ta tuberoza nie jest taka bąbelkowa jak My Way. Wydaje się bardziej drzewna. Tak, jest tutaj cedr. Chociaż może teraz? Mam wrażenie, że tutaj się dzieje dużo więcej niż w My Way. Też ciekawy, interesujący zapach. I jest jeszcze jeden. Tutaj sobie, słuchajcie, nie spisałam nutek. Nie mogłam nigdzie tego znaleźć. Jest to Fatima Velvet Love. Od właśnie marki. Też zapiszę Wam, ściągnę. O, tutaj przecież mam. Aga, tutaj mam. Co to było? Zimaya. Taka marka. I je może tu zapodamy. Nie mam pojęcia, jakie są nuty. Ciemno totalnie. Mówię, bo nie znalazłam. O. Tu już chyba nie. Tu już nie. One mają takie fioletowe opakowanie. Czyżby fiołek? Tutaj jest coś, co zgrzyta. Niby świeżo. Niby kwiatowo, ale taka to jest zieleń, taka troszeczkę odpychająca, taka dzik. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z dzikimi fiołkami wśród traw. Wieje wiatr
I te fiołeczki tam sobie rosną. I wy się pochylacie nad nimi. Teraz się trochę słodko zrobiło. No nie, no może to słuchajcie, to otwarcie było takie delikatnie ostre, ale teraz. No. Całkiem przyjemnie. Powiem wam, że chyba wiedzieli, co robią, jak wrzucili te próbeczki. Bo tutaj mi się bardzo podoba. Wszędzie mi się bardzo podoba. Każdy z tych zapachów jest ciekawy. Interesujący. No a tutaj wróćmy. Bardzo się cieszę, że są. Bardzo, bardzo, bardzo. Rare Passion od Afnana. I to byłoby chyba na tyle. Pierwsze wrażenia, pierwszy unboxing, otwieranie paczuchy od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że przybliżyłam wam troszeczkę ten zapach i te pozostałe. Jeżeli jest wśród nich, oprócz oczywiście tego, a kartka spadła, oprócz tego, który was zainteresował, o którym mam nagrać osobny odcinek albo po prostu opowiedzieć wam o nich, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. O nich na pewno będziecie słyszeć. Te trzy pozostałe wrzucę je również w opis, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym ja mówię, zwłaszcza o tym bardzo skomplikowanym. Podobnym do My Way. Ja Tobie, Marzeno, dziękuję za to, że wypatrzyłaś je, że w końcu je mamy. Jakież one są inne. Słuchajcie, ja nie mam nic, co by pachniało w ten sposób. Także pozwala mi to powiedzieć. Nie, dzisiaj nie mogę skończyć tego odcinka. Pozwala mi powiedzieć to, stwierdzić właściwie, że to są unikatowe kompozycje. Jedna i druga. Nie mam nic takiego. Są unikatowe, unikalne, jedyne w swoim rodzaju i piękne. Żałuję tylko, że jest do nich tak ograniczony dostęp, a kiedy się pojawiają, to ceny są również kosmiczne. Szkoda, 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 ale jeżeli oglądają nas jakieś perfumerie, jakieś nasze ulubione perfumerie, już tak chyba mogę powiedzieć, my je chcemy. Chcemy, chcemy. Naprawdę chcemy. Będziemy kupować, bo są tego warte. I z tym przesłaniem żegnam się z wami. Do następnego razu. Marzena.